Już od 6 do 7 września bieżącego roku odbędzie się 31 Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest Europa w obliczu nowych wyzwań. Jak co roku na uczestników czeka bogaty program merytoryczny, zawierający ponad 300 wydarzeń. Do Karpacza na trzy dni zjadą się najważniejsze osoby w kraju oraz w regionie: liderzy polityki, gospodarki, samorządu, wybitni przedstawiciele świata kultury i nauki. Debaty relacjonowane są przez dziennikarzy z całego Europy. W programie 31 edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu szczególne miejsce zajmie kolejna już konferencja Europa-Karpat. Inicjatorem wydarzenia jest wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP Marek Kuchciński. W ciągu swojej historii zakres tematyczny konferencji systematycznie ulegał rozszerzeniu. W tym roku jednym z paneli dyskusyjnych będzie debata o współczesnej myśli politycznej. W składzie znajdą się prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński oraz filozof i poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Legutko. Dyskusję poprowadzi Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Chcemy usiąść z przedstawicielami strony społecznej i handlu przy okrągłym stole i porozmawiać o tym, jaka jest idea zamkniętych sklepów w niedzielę, powiedziała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Ten dzień powinno się spędzać z rodziną. To czas dla rodziny na modlitwę, a nie na spędzanie go w sklepie. O tym chcielibyśmy porozmawiać przy okrągłym stole, powiedziała Marlena Maląg. Minister rodziny podkreśliła, że powinniśmy dążyć do tego, aby w pełni przestrzegać zakazu handlu w niedzielę. Tak jak całe to przedsięwzięcie, związane z planem otwarcia czytelni w biedronkach, tutaj skutecznie przeciwdziałaliśmy, aby nie doszło do tego, i przy zaangażowaniu, oczywiście, inspekcji pracy zostały przeprowadzone kontrole, dodała Maląg. Szefowa resortu przekazała, że spotkała się w tej sprawie z przewodniczącym Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność Alfredem Bujarą. Jak kształtują się obecnie ceny śliwek na rynku? Na broniszach ceny polskich śliwek kształtowały się od złotówki do 4 złotych za kilogram. Za śliwki na giełdzie kaliskiej trzeba było zapłacić 2 zł za kilogram. Śliwki na łódzkim rynku hurtowym zajazdowa kosztowały od złotówki do 3 złotych. Ceny śliwek na Wielkopolskiej Gildii Rolno-Spożywczej w Poznaniu kształtowały się od 2 do 4 złotych za kilogram. 25 sierpnia to Dzień Polskiej Żywności. Co eksportujemy? W pierwszym półroczu bieżącego roku wartość eksportu towarów rolno-spożywczych przekroczyła 100 miliardów złotych, co stanowi wzrost o 23,6% rok do roku, poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Dniu Polskiej Żywności, który jest związany z wprowadzeniem oznaczenia Produkt Polski. Wśród eksportowanych produktów rolno-spożywczych dominowały mięso, przetwory mięsne i żywiec, ziarno zbóż i przetwory, tytoń i wyroby Tytoniowe, produkty mleczne, cukier i wyroby cukiernicze oraz ryby i przetwory rybne. W okresie styczeń czerwiec bieżącego roku dostawy do krajów Unii Europejskiej wygenerowały ponad 16 miliardów euro, co stanowiło ponad 74% przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem. Pierwsze robomaty, czyli mniejsze paczkomaty Inpost z jedną komorą pojawią się w dwóch warszawskich sklepach sieci Żabka, dowiedział się portal Wirtualne Media. Nowy model paczkomatu to idealne rozwiązanie dla miejsc, w których liczy się każdy centymetr powierzchni, informował niedawno Inpost. Jest on mniejszy od standardowej maszyny i ma jedną komorę, w której umieszcza się lub z której odbiera się przesyłkę. Żabka ujawniła, że nowy typ paczkomatu będzie dostępny w dwóch sklepach Żabka w Warszawie. Pojawi się on w placówce przy ulicy Romaszew 5 to jest dzielnica Bielany oraz w sklepie przy ulicy Hełmżyńskiej 12 to jest dzielnica Rembertów. Oba sklepy należą do większych powierzchniowo-żabek, bo powstały z przekształcenia fresh marketów. Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu określonej partii herbatki ziołowej Tiande Pheotea with Angelica Sinensis and Salvia. Powodem jest możliwość zanieczyszczenia produktu pestycydem chlorpiryfosem. Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany poprzez system RASF o wykryciu chlorpiryfosu w wymienionej partii suplementu diety. Biorąc pod uwagę dostępne dane dotyczące toksyczności tej substancji czynnej, należy uznać, że każdy poziom przekraczający ustaloną wartość, Dopuszczalnego poziomu pozostałości może potencjalnie stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów, przekazano i zaapelowano o niespożywanie partii suplementu określonej w komunikacie. Organy inspekcji monitorują wycofanie kwestionowanej partii produktu z obrotu prowadzone przez dystrybutorów w Polsce.